Cześć, widzimy się dzisiaj. Witam. Ponownie z Pawłem. Z Pawłem, tak? Juśkiwem. Cześć. Z Pawłem Juśkiwem i dzisiaj ostatnie spotkanie z Pawłem, ale mówiące o jego początkach w triatlonie. Może takie informacje Was nie tylko zaciekawią, ale będą dla Was przydatne, jak to jest na początku drogi naprawdę dobrego triatlonisty. Cześć. Początek z triatlonem to chyba jak większości z Was przygoda, której celem było dotarcie do mety. Absolutnie nie było mowy o żadnym ściganiu się o pierwsze miejsca. To z czasem trenowania tak jakoś wyszło. Pierwsze moje zawody 2011 rok, Chełmno. Słuchajcie, no, sprzęt jest ważny, jak Was stać na dobry sprzęt, to oczywiście kupujcie, bo to jednak robi różnicę, jaki macie rower, jaką macie piankę, także jest to ważne. Natomiast mój początek to był rower kupiony, używany za 400 zł. Mam 188 wzrostu, nie miałem pojęcia o rowerach szosowych, kupiłem rower o rozmiarze 52, także tak mniej więcej na 170 kilka centymetrów wzrostu. Dałem radę. Pływanie w jakiejś tam zwykłej piance, w ogóle na rowerze jechałem oczywiście w butach takich do biegania. Niestety potem z tym rowerem tak się stało, że no, w końcu musiał się pode mną złamać. Jakoś to przeżyłem, ale byłem nawet na prześwietleniu, także przede wszystkim najważniejsze jest przygotowanie odpowiednie do zawodów, potem sprzęt, ale jak Was stać, to oczywiście polecam dobrej jakości, bo to też jest Wasze bezpieczeństwo i ułatwienie. Pozdrawiam. Dziękujemy i zapraszamy do odsłony kolejnych filmików, bo Paweł jeszcze do nas wróci. Być może wrócę.